Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Sarge, a wy oglądacie 75. odcinek naszej serii Zagrajmy w Days Gone. Ostatnio poznaliśmy podstawowe zakończenie gry, ale zanim się z tą produkcją pożegnamy, to jeszcze pozostaje po pierwsze zakończyć wszystkie wątki fabularne, które są teraz dostępne po ukończeniu podstawowej wersji fabuły. A po drugie, jeszcze oczywiście kończymy grę na 100%, więc w dzisiejszym materiale chcę skupić się na eliminacji ostatnich 10 hord. I tak się składa, że mamy je wszystkie w regionie Autostrada 97. Tutaj możecie zwrócić uwagę, niektóre hordy będą możliwe do spotkania w kilku miejscach. Akurat tutaj już dotarłem na wybrane miejsce, gdzie horda jest rzeczywiście ukryta w jaskini. Akurat u mnie tak się trafiło za dnia. I teraz jeszcze najpierw to ja muszę uważać, bo tutaj wypatrzyłem jeszcze bandytów i założyłem sobie, a właściwie założę sobie tłumik, bo chciałbym tych bandytów wyeliminować, ale jednocześnie trzeba to zrobić po cichu, żeby ta horda tutaj nie zwróciła uwagi. Problem polega na tym, że może zacząć się strzelanina, no ale spróbuję zrobić to w miarę szybko. Tak jest. Nawet nie zdążyli zareagować. Ja oczywiście mógłbym tutaj się w ten sposób zabawić, że po prostu bym rzucił wabik i horda by się nimi zajęła, ale jednak spróbuję to zrobić troszkę inaczej. To znaczy właśnie najpierw wyeliminowałem tych gości i dopiero zajmiemy się hordą, do której podejdę za chwileczkę. Tak czy siak wabik rzucę, bo tutaj mogę się ukryć w tych krzakach i po prostu rozprawić się z nimi, korzystając na przykład z ładunków wybuchowych. Proszę bardzo, mamy tutaj całą hordę. I teraz tak, na początek to może ustawię minę zbliżeniową. Chyba wystarczy. Niech będzie w tym miejscu. I teraz czekamy jeszcze. Znaczy rzucę właściwie wabik najpierw. Niech będzie jakoś tutaj, czy może troszkę jeszcze dalej. Niech będzie tu. Mam nadzieję, że świrusy to usłyszą. I wtedy będziemy mogli się z nimi rozprawić. Tak, już tam ewidentnie słychać, że się obudzili. Ale czemu mina nie zadziałała? To jest akurat dziwne. A, bombę zdalną jednak wykorzystałem, kurde. To zwróci ich uwagę. Dobra, udało się. Wysadziłem tę bombę, bo już się nauczyłem, że wystarczy prawy przycisk wcisnąć. Przycisk kierunkowy po prostu. No i zobaczmy, jak to wygląda. Horda chyba nie jest aż tak duża, jak nieraz to bywa. No. Troszeczkę za blisko rzuciłem. Pamiętajmy o tym, że jednak ten koktajl z napalmem ma mniejszy zasięg zdecydowanie. Dobra, to ja sobie teraz wezmę bombę wabiącą może. I spróbuję ich tutaj przywołać bliżej. Zapraszam, zapraszam. Tak jest, to wybuchło. No i połowa za nami, tak naprawdę. To jeszcze raz wabik tym razem. A ten nie przejdzie? Kurde, może mnie tutaj wypatrzeć. Ja sobie wezmę teraz ten mołotow z napalmem i rzucę to tam. Okej. No i z pozostałymi już się rozprawimy w trakcie normalnej walki, więc lecimy. Trochę was tutaj jest, ale poradzę sobie, mam nadzieję. Dobra, wycofaj się, Deacon. To jak najszybciej, jeszcze przyładujemy. Niewielu już ich zostało, zdecydowanie. Okej, jeszcze do tyłu. A weźmy sobie może teraz zwykły koktajl. Dobra.
No, gdzie mamy kolejnych? A to już wszyscy. Horda wyeliminowana zatem. No i cóż, ja standardowo oczywiście będę teraz zbierał sobie trofea. Zobaczmy na mapce, że już nie widać tej hordy. Od razu się za chwilę zabiorę za kolejną. Tylko oznaczyć sobie odpowiedni tutaj wątek, odpowiednie zadanie. Więc ja najpierw pozbieram te trofea, a z wami spotkam się już w miejscu, gdzie będziemy walczyć z kolejną hordą. Zdaje się, że to będzie jakoś tutaj. Co ciekawe, w miejscu, gdzie jeszcze całkiem niedawno walczyłem z bojówką, to znaczy niedaleko tego miejsca właściwie. No i teraz pozostaje pytanie, czy to rzeczywiście będzie tutaj. Kurde, akurat mamy niedźwiedzia, no serio? To nie jest najlepszy teraz moment w ścieklaku. Ta, i słyszę hordę. Nie wiem, czy się nie rzucą na niego. Tylko, że ten wścieklak się pewnie rzuci na mnie z kolei. Ja cię kręcę. Patrzcie tylko na to, może to jest moment. Dobra. Podpaleni. Idealnie po prostu, o to chodziło. No dobra, mamy jeszcze kilku zombiaków oczywiście, kilku świrusów. Właściwie dobrze by było się nimi zająć jak najprędzej teraz. Tylko, że jak zacznę strzelać, to już przyjdą następni. Ale trudno się mówi. Okej. Schowam się, bo nawet jeśli usłyszeli, to może mi się jeszcze udać ukryć. Ale wydaje się, że jestem dość daleko. Chociaż nie, słyszę, że jednak nadbiegają. Zdecydowanie. Przyszli tutaj bliżej. A dobra, no to poprosimy Wabik w takim razie. Jest grupka, faktycznie. Największy problem w tym odcinku to ja będę miał z surowcami. Bo z biegiem czasu mi ich po prostu zabraknie trochę. Wykorzystajmy więcej na przykład granatów odłamkowych, które mogę też kupować. Oczywiście nie mają takiego zasięgu. Ale zawsze też można zadziałać w ten sposób. Teraz mi na pewno też pomoże to, że mam ten czerwony pasek, który pokazuje mi jednak mniej więcej, ile jeszcze tych świrusów jest do pokonania. No, zbierzcie się w grupę. Ładnie. Naprawdę całkiem ładnie. Dobra, chyba już z pozostałymi się rozprawię w otwartej walce. Chodźcie tutaj. O nie, jeszcze kurde ktoś strzela. Naprawdę teraz muszą tutaj akurat krążyć się, kręcić się. Jeszcze bandyci, tylko mi, kurczę, przeszkadzają w tym wszystkim. Dobra, załatwmy jeszcze tych. Po kolei damy radę. Następnych witam. Weźmy może chicagowskiego rębaka. Ładnie. Wydaje mi się, że jakaś część tej hordy jeszcze pozostała w jaskini. Bo kawałek paska jeszcze tutaj mamy na górze, a jakby nie patrzeć... Patrzcie, ewidentnie tu jeszcze atakują mnie. Ale dobra, ja w sumie nie będę na nich zwracał uwagi teraz. Mam nadzieję, że dam spokojnie sobie radę teraz z resztą hordy. Pozbieram te uszy w takim razie tutaj. No i tam mamy rzeczywiście pozostałą część hordy. No to ja was zapraszam w takim razie. Ale nie no, po prostu będę strzelał i tyle. Na razie to mogę tak z daleka ładnie. Ale już oczywiście próbują mnie obejść z różnych stron, patrzcie. To są spryciarze, trzeba im to przyznać. No i myślę, że jakieś niedobitki zostały w jaskini. A może i nie. Dobra, jeszcze jeden. Tak jest, mamy to.
Zyskiwanie zaufania teraz nie ma dla mnie żadnego znaczenia tak naprawdę. Bo już przecież mamy trzeci poziom zaufania od dawna. Ale nie zmienia to faktu, że możemy sobie postępy poczynić. No i teraz ta horda na mnie czeka. Pytanie tylko, gdzie ją znajdę konkretnie. Bo po raz kolejny mamy oczywiście trzy różne miejsca, ale wydaje się, że horda jest tutaj zdecydowanie. Więc trzeba będzie się za nią zabrać. Może tutaj akurat zostawię sobie jakieś ładunki. Kurde, już naprawdę są blisko, powiem wam szczerze. Bomba zdalna, żeby teraz nie pomylić. Weź minę zbliżeniową, Deacon. I ustaw tutaj. Zaczniemy sobie od koktajlu. Dobra. I teraz atakujemy. Zaczekam sobie tutaj na nich. Najlepiej, żeby jakaś większa grupa przyszła na tą minę. Teraz się wylewają zdecydowanie. Ładnie, ładnie, ładnie. Całkiem nieźle. Dobra, wycofać się. I wziąć sobie teraz koktajl na koncentrację. Poprosimy zdecydowanie. A tego jeszcze nie przeładowałem, kurczę. Dobra. Teraz może koktajl Mołotowa standardowy. Jeszcze kawałek do tyłu. I strzelamy. Do tyłu, do tyłu, jeszcze troszkę. Daję radę, daję radę, kurde. Dobra. Już niewielu was zostało. Nie, nie, nie. Tylko, kurczę, nie przeszkoda. Tego mi brakowało, no. A, jeszcze z tyłu. No tak. Oczywiście, że tak. Dawać, dawać, dawać. No i proszę, mamy to. 83%, jeśli chodzi o hordy. No to ja znowu przeszukam tych świrusów. Tutaj muszę teraz kawałek pojechać po kolejną hordę. Grouse Gardens tym razem. Ja oczywiście za każdym razem, jak robię te cięcia, to też sobie poza nagraniem przeszukuję jakieś domki i zbieram jeszcze surowce. Nie inaczej było i w tym przypadku. A w ogóle jeszcze wam nie powiedziałem, że pojawiły się nowe misje fabularne w dzienniku, jak tak sobie eksploruję. Ostatnio mieliśmy to, a teraz pojawiły się kolejne dwie już w tym momencie, więc tym też się będziemy zajmować pewnie w następnym materiale. Co ciekawe, te misje się po prostu pojawiają w dzienniku, nie ma żadnych komunikatów radiowych ani niczego takiego. Jakbyście się zastanawiali. Teraz pytanie, czy to w końcu tam jest ta horda, czy tutaj też? Tutaj chyba tylko mamy pojedyncze okazy, co? Oj, co to? O Jezu, lepiej się trochę rozejrzeć. Ewidentnie tam musi być ta horda. Ja tu jeszcze wejdę. Łamacz. Deacon mówi jeszcze o łamaczu, serio? Teraz to ja tutaj łamacza akurat nie potrzebuję, co to to nie. No i widzicie, kolejny domek, z którego mogę coś zabrać. Więc korzystam oczywiście z tego. O, tutaj jeszcze nafta. Dobra. No i ewidentnie tam będziemy mieli świrusków kolejnych. Dodawać jeszcze minę zbliżeniową w takim razie. Oj, trochę ich tu będzie chyba. Ale też się chyba nie będę czaił jakoś. Chociaż właściwie tutaj są krzaki, więc mogę przynajmniej chwilę się ukryć. Właściwie to czemu by nie? Zobaczę przynajmniej ilu ich tu jest tak naprawdę. Bomba wabiąca na początek może. Tam gdzieś trochę dalej. No, czy oni zdążą dobiec, o to jest pytanie.
bo nie wiem kiedy to wybucha. No właśnie, już wybuchło niestety, a świrusów jest całkiem sporo, to trzeba przyznać. Więc mogłem najpierw wykorzystać zwykły wabik. No, trochę ich tu kurde jest. No, podbiegajcie, podbiegajcie i teraz rzucam. Genialnie. Uwaga, bo za chwilę się zbliżą. Aj, bo tu jest kurde obok. Wow. No i zobaczyli mnie już, bo musiałem kurde wybiec z tych krzaków, żeby osłonić się. I patrzcie, patrzcie. Jest cała grupa. Naprawdę was tutaj sporo. Nie przewróćcie mi kurde motocykla. Na pewno przewrócą. Ale to mniejsza. Oj, 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 trochę tutaj się was kręci, co? Dobra, dobra, bo ja już tutaj straciłem koncentrację. Więc uzupełnijmy to sobie. Będziemy działać dalej za chwileczkę. Może jeszcze Mołotow zwykły. Dobra, zawsze jakaś tam grupka obrywała. Gińcie, gińcie po kolei wszyscy. Dobra, przeładowanie akurat. Niedobrze, niedobrze. Pakowałem się prosto na skały. Tego nie chcemy, zdecydowanie. Ale wycofujemy się dalej w takim razie. Jeszcze jeden koktajl rzucamy. No i już same niedobitki zostały tak naprawdę. Znowu przeszkoda. No, niestety to nadal nie wszyscy. Ja, teraz będą mnie tutaj ścigać. O, proszę. Czyli to by było na tyle. Mamy ulepszenie magazynka. O, proszę, akurat właśnie do tej broni, więc super. Zobaczmy, ile teraz będzie mieściło. Dobrze widzę, 115? Come on, nie, 47. Spokojnie. Dobra, w międzyczasie to ja będę musiał się przespać, a później wybierzemy się tutaj. Najpierw powróciłem jeszcze do Diamond Lake, żeby zmienić sobie malowanie motocykla. Dick, jak? Czyli nie ma już bojówki? No i jak wam idzie? Szczerze mówiąc, trochę tęsknię za byciem sierżantem i w ogóle. Miał to swoje plusy, wiesz. Ale trudno, trzeba żyć dalej. Tak, to prawda. Wiesz, ty całkiem szybko pozbyłeś się tej czerwonej opaski. W sumie to nie ma się co dziwić po tym wszystkim, co się stało. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że jeszcze sobie pogadamy. A sprawdźmy też u handlarza. Do zobaczenia niedługo, Dick. Jak się miewasz? Hej, Dick. Czyli koniec, tak, ser, nie ser, co? Będzie ci tego brakować. No, nie za bardzo. Szczerze mówiąc, mnie też nie. Chociaż akurat pomiatanie twoim chudym tyłkiem mi się podobało. Jezu, co ja gadam. A wiesz co? Tego też mi będzie brakowało. Ciekaw jestem, czy w innych obozach też ewentualnie nie będzie właśnie takich dodatkowych rozmów. Prędzej czy później pewnie to sobie sprawdzę, a na razie tutaj zmieńmy to malowanie na kolejne. Przed chwilą mieliśmy to, a teraz na malowanie przyszła pora z wątku prawo i nieporządek. Ruszajmy tymczasem na hordę. A więc znowu możemy spróbować najpierw zastawić pułapkę, bo horda jest tutaj. Wejdźcie do jaskini chyba z tej strony. No dobra, zróbmy coś takiego. A tam im podrzucę właśnie ten koktajl z napalmem. A, horda nie jest chyba aż tak duża, z tego co widać. Wycofajmy się na razie.
Dobra. No trochę ich się jednak wysypało, jakby nie patrzeć, ale okej. Cofaj się, Deacon, cofaj się. Niestety się już rozproszyli, ale i z tym sobie poradzimy. Okej, ładnie, ładnie. No i właśnie, zapomniałem o tym, żeby uzupełnić sobie amunicję w sumie, no ale... Tak czy siak chyba sobie poradzimy, co? Weź teraz mołotowa, Deacon. Dobrze. To może jeszcze ten... koktajl na koncentrację. Teraz się akurat przyda. I do tyłu po raz kolejny. Szybko się regeneruje teraz ta koncentracja, więc możemy poużywać zwolnionego tempa. Tylko wy dostaliście? Chyba tak. Dokładnie. Czyli mamy i to załatwione. Ale rzeczywiście teraz będę musiał z torby przy motocyklu zabrać sobie amunicję. To już zrobię poza nagraniem, a dalej w następnej kolejności mamy chyba tą hordę na Solomon Hill. Sprawdzimy to sobie za momencik. Wydaje się, że to będzie w tej jaskini, co? Widać już wirusów, czy nie za bardzo? Oczywiście, że ich widać, dobra. Ale tym razem może się obejdzie bez... Albo dobra, no w sumie to akurat pułapkę to mogę zostawić. Nie ma problemu. To właśnie bliżej tej strony, nie wiem czy to dobrze zrobiłem, no ale zobaczymy. Ja bym na razie ten wabik jeszcze rzucił. Może tam jakoś trochę bliżej na razie. Bardziej z tej strony. Ciekawe, czy dobiegną tutaj w porę. W odpowiedniej ilości zmienię sobie na granat odłamkowy. Trochę ich tu mamy. Super. Dorzucę tam na szczęście. Okej. Teraz tutaj się wpakują w tą bombę, dokładnie. To akurat takiego dużego efektu może nie dało. Ale mimo wszystko... godne odnotowania. Dobra, podbiegnijcie tutaj. To będzie idealne na mołotow z napalmem. Super. No i tam jeszcze dalej. Kolejny granat. Dobra. Myślę, że to było na tyle. Przechodzimy tędy. No i czekamy na nich. Tutaj może pobiegnę w tę stronę dla odmiany. Akurat tak się składa, że blisko są niewielkie ilości tych świrusów. Zanim tamci następni dobiegną, to ja sobie z tymi tutaj poradzę chyba. O to chodziło. No i zapraszam, zapraszam. Ładnie to idzie. Tak, z takimi pojedynczymi świrusami to mogę sobie nawet i w ten sposób bez spowolnienia czasu poradzić. W międzyczasie się ta koncentracja uzupełnia. No ale mimo wszystko pozostawiłem tam jeszcze jakąś grupkę. Później pozbieram uszy. Na razie podejdźmy sobie do samej jaskini w takim razie. Ewidentnie tam jeszcze zostali chyba, co? No oczywiście, że tak. Nie będziecie tutaj teraz hibernować. Dobra, bo niewiele widać, prawdę mówiąc. Ale nie szkodzi. Kolejna horda wyeliminowana. Tutaj chyba niedaleko była zaraz kolejna. Z tej strony. Też to sobie zaznaczę, bo później fajnie
mi pokazuje w interfejsie gry, gdzie konkretnie mogę się udać. W ogóle zauważyłem, że faktycznie jednak tutaj mamy teraz magazynek na 115 nabojów tej broni, więc naprawdę super. I tu mamy kolejną jaskinię, gdzie oczywiście znajdziemy hordę. A jak żeby inaczej? No to co? Bomba zbliżeniowa kolejna? Niech będzie. Powiedzmy właśnie tutaj. I spróbuję od razu chyba rzucić tam tym mołotowem z napalmem. Dobra. Na początek trochę ich wyciąć. Tak jest. I teraz uciekamy tutaj. Kurde, czy ja znowu tam zostawiłem bombę zdalną? Nie, to już wybuchło. Dobra, bo już myślałem. Ale. Zaczyna się dziać znowu. Patrzcie tylko na to. Cała grupa wychodzi. Nie zmienia to faktu, że już jest ich coraz mniej. Dodawać jeszcze raz przeładowanie i za chwilę lecimy dalej. A wiecie co? Może przejdę sobie tutaj na ten most w takim razie. I nawet będę mógł kolejną pułapkę jeszcze zastosować. Dobra. Dawać jeszcze koktajl na koncentrację i uciekamy stąd na razie. Przejdźcie tędy, zapraszam. No, może to jakiegoś dużego zniszczenia nie zasiało w ich szeregach, ale zawsze coś. Nie ma to jak bardziej wąskie przejścia. No tu nie jest jakoś super wąsko, ale zawsze lepiej niż na otwartym terenie, prawda? Okej, i znowu zostały jakieś niedobitki, kurczę. Ale chyba tutaj są niedaleko. Nie wiem, czy nie zlecieli na dół, patrzcie. Zdecydowanie tak. To może być bardzo niefortunne. Okej. No mam nadzieję, że tam jednak zostali jeszcze w jaskini, bo jeśli pospadali na dół i gdzieś się zapodziali, no to teraz będzie większy problem. Tutaj jak wygląda sytuacja, może sobie uzupełnię. Albo dobra, amunicję to ja sobie uzupełnię później. Na razie jeszcze dostać się do tej jaskini. Nie no, myślę, że pewnie przynajmniej kilku jeszcze tutaj zostało. Ja odbiegłem dość szybko. No, a może jednak nie. Jest niestety pusto tutaj. No to muszę się wybrać na poszukiwania. Tu mamy jednego. Niestety to nadal nie wszyscy. Kolejny. Dobra. A tam się jeszcze zawieruszył jakimś cudem? Na tym moście? Oby to był ostatni. Dokładnie. Super. I co dalej? Tutaj kolejna horda, ewentualnie w tym miejscu. Może najpierw to właśnie tą się zajmę. Czyli to by było to zadanie. Wow, a co tu się dzieje? Patrzcie. Akurat bandyci się tu pojawili. I kurde, cała horda teraz biegnie. Chyba mnie zauważą. Z automatu mnie zauważą i to mi mocno komplikuje sprawę, powiem szczerze. Ja rzucę tam jeszcze ewentualnie tym mołotowem, ale nie wiem na ile to zrobi robotę, prawdę mówiąc. Teraz cała grupa się na mnie rzuci, ja nie mogłem przygotować sobie tego ataku na hordę. Chociaż widzę, że pozostali jednak sobie odpuścili, dobra. No to jednak nie najgorzej. Ale teraz muszę tutaj uważać, patrzcie. Jest rzeczywiście cała horda. Okej. Niby tutaj idą w moją stronę mniej więcej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie.
Jak tak będę odciągał po trochu, to może nawet zdać to niezły egzamin w sumie. Zawsze to jakiś nowy sposób, powiedzmy, na daną hordę, czemu by nie? Problem polega na tym, że mam już niewiele amunicji, a jeszcze jej właśnie nie uzupełniałem w końcu, bo uznałem, że mi wystarczy. No, całkiem dużo amunicji jest w przypadku MG-55, więc tam będziemy mogli jeszcze zaszaleć. Ciągle się sytuacja uspokaja co chwilę. Jakieś tam pojedyncze przypadki tu mnie atakują wciąż. Ale nic ponadto. Proszę, proszę. I widzicie, jak wygląda sytuacja. Połowa hordy załatwiona, tak naprawdę. No, a teraz zapraszam, bo tutaj przyjdą, kurde, kolejni. Patrzcie na to. Zaraz może być mniej różowo, prawdę mówiąc. Ale to nadal nie jest jeszcze cała grupa. Ich tu na pewno zostało jeszcze dużo więcej. Dobra, wykorzystam już do końca magazynek. Koniec amunicji. I skoro koniec amunicji, to lecimy dalej. Teraz pistolet maszynowy. Patrzcie, że praktycznie nie mam potrzeby nawet korzystać tutaj z gadżetów w tym momencie. Może jest to trochę bardziej czasochłonne oczywiście, ale też i taki sposób chciałem sobie spróbować przy okazji. Dobra, tam mamy ostatnich już tak naprawdę. Chyba podejdę bliżej. Zacznę po prostu strzelać. Co mi innego pozostaje. No, ale problem polega na tym, że tutaj się mogą bardziej porozbiegać, co? Patrzcie. Zaraz pewnie mnie jakiś zaatakuje z prawej strony. Mamy tego. No ciągle w środku jest cała grupa. Ale oni w ogóle nie mogą się wydostać stamtąd za bardzo. A patrzcie. No tu jest właśnie najgorsze, że oni teraz raz z lewej, raz z prawej próbują nadciągać. Dobra, nie jest to jednak nic, z czym byśmy sobie nie poradzili, prawda? Dobra. I tak oto metodycznie załatwimy wszystkich, kurczę. Już momentami się wydaje, jakby to był koniec, a wychodzą ciągle kolejni, co? Dobra, 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 bo za bardzo się zagapiłem. No i jeszcze wy, chodźcie tutaj. Już mam nadzieję, że to są ostatni. I ten? Nie, jeszcze mamy jakiegoś. St. John, jesteś tam? O'Brien? Co ty robisz na tym kanale? Próbowaliśmy dorwać cię na naszym kanale. Wiesz, zgubiłem radio, kiedy zaczął się ten cały burdel. Udało jej się przeżyć? Twojej żonie? Tak, bez twojej pomocy. Cieszę się. Muszę ci coś powiedzieć. To mów. Osobiście. Nie ma szans. To bardzo ważne. Na północy Gór Kaskadowych jest cmentarz Old Pioneer. Aha, tak, kojarzę. Spotkajmy się tam. Proszę. No proszę, chciałem wysłuchać tego do końca, zanim się rozprawię z hordą, żeby przypadkiem mi nie przerwało całej rozmowy. Ale jest jeszcze jedna misja fabularna. No to zdecydowanie w kolejnym odcinku będziemy mieli co robić. Na razie ciągle się skupiajmy na tym, co mi zostało. Czyli jeszcze tylko dwie hordy, tak? Sprawdźmy dokładnie. Najpierw zajmiemy się tą, a druga będzie zaraz niedaleko. Mam nadzieję, że spokojnie starczy mi surowców na te dwie ostatnie hordy. Tutaj mamy kolejną jaskinię. I proszę bardzo. Całkiem wąskie przejście, więc aż się prosi o to, żeby bombę zbliżeniową tutaj sobie ustawić. Nie będzie w tym miejscu.
Czy ja tutaj się gdzieś nie mogę przypadkiem ukryć? Szczerze mówiąc, byłoby spoko. A ciekawe, czy jak ja teraz rzucę tam coś i szybko wybiegnę, to czy jeszcze zdołam się schować? Bo z chęcią bym spróbował. No, bo to jest całkiem spora grupa, może jednak Mołotow z napalmem wykorzystamy? Dawać tutaj szybko. A nie, jednak jakaś ogromna ta grupa to nie jest, tak szczerze. Czekajcie, jakbym właśnie tutaj się jeszcze schował. Nie, zdecydowanie już mnie zauważą. W takim razie lecimy. Dobra. To może jeszcze jeden Mołotow z napalmem. Okej. Spora grupa oberwała. A ja mogę działać dalej ze strzelaniem. Już zdecydowanie bardziej się rozproszyli oczywiście w międzyczasie. Uciekamy dalej. Może w stronę tej wieży. I tu jest taka ścieżka, którą można by było teraz wykorzystać przeciwko tej grupie. A dajmy bombę rurową gdzieś tutaj blisko. No, szału to nie zrobiło. Za bardzo się, kurczę, rozbiegacie. Zdecydowanie za bardzo. Koktajle muszę sobie w ogóle uzupełnić. Teraz będziemy strzelać dalej. O, już ma to od razu większy sens. No ale taki duży magazynek to jest to. To mi się podoba. No i mamy od razu załatwioną hordę dzięki temu. Jeszcze tylko jedna mi pozostała w takim razie w najbliższej okolicy. Od razu oznaczmy sobie to zadanie. Tak na marginesie, w międzyczasie sprzedałem uszy rojaków, bo maksymalnie możemy unieść 999 sztuk. Sprzedałem to na Wyspie Magów, jakbyście byli zainteresowani. No i proszę, mamy znowu kolejną hordę, właściwie już ostatnią przed sobą. To ja tutaj znowu w wąskim przejściu ustawiam bombę. No i teraz zaczekam sobie na nich. Tym razem wykorzystajmy może tutaj wabik, co? Niech będzie. Jakoś może tutaj, w tę okolicę? Mam nadzieję, że to usłyszą. No, zdecydowanie tak. I z tej strony mogę się ukryć. Zwierzę na drodze, to niezbyt mądre. Kurde, teraz może mi wszystko popsuć to, że te jelenie tutaj wyskoczyły. Dlatego, że świrusy chyba też lubią atakować te zwierzęta. No ale jeszcze zobaczymy. Na razie wykorzystajmy granat odłamkowy. Rzucimy tutaj. Dobrze. Kolejny wabik poprosimy. No ale niech wybiegają kolejne świrusy z tej jaskini. Na razie jeszcze tak nie powychodzili wszyscy. Trochę za długo czekałem. Ale jeszcze jeden wabik w tę stronę. Teraz się może ich trochę więcej właśnie zbierze i wtedy Mołotow z napalmem wykorzystam. Już ostatni. Idealnie będzie. Proszę bardzo. No to co? Lecimy w takim razie. Pomyślę, że to ostatnia horda, co? Dostarczyło to sporo rozrywki, eliminowanie tych hord. Jednocześnie dużo emocji również. Nic tylko się cieszyć. Dobra, ostatni? Tak jest, mamy to. Horda nad jeziorem Beasley. I 100%, jeśli chodzi o wątek zabójca hord. Kolejne malowanie za ten właśnie wątek fabuły. Tak więc idealnie. No i na koniec powróciłem jeszcze do Diamond Lake, żeby nowe malowanie sobie sprawdzić. Hej Dick, jak leci? Cześć, Lukas.
Tutaj będzie znacznie bardziej szczegółowo to widać, więc z chęcią sobie sprawdzę. Proszę bardzo, St. John, zabójca Horde. Przerażająco to wygląda i patrzcie. I to oznaczenie też, że niby odhaczamy zabite hordy, czy zabitych świrusów. Kolejne dni. Mrocznie to wygląda zdecydowanie. A możemy to sobie teraz wyposażyć w takim razie. Tutaj to wszystko. No, bardzo proszę. Na razie, Dick. I cały czas pamiętam o tym, że tutaj mamy nowe przedmioty. Chodzi o to, że nowa broń jest przecież w szafie, ale wykorzystam sobie ją w następnym odcinku, bo wtedy chciałbym zająć się ostatnim zleceniem, a także przede wszystkim tymi misjami fabularnymi, które mi tutaj pozostały. No bo patrzcie tylko na to, Crater Lake na 97%, jedno zlecenie zostało, autostrada 97% na 100%, Lost Lake to samo, Żelazny Stok również, podobnie jak Belknap i Cascade. No i niewątpliwie zbliżamy się do samego końca tej przygody. Oczekujcie zatem na następny materiał. Mam nadzieję, że walki z hordami wam się podobały. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli tak było. I usłyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!